chodzi o to, że... ...będąc pracownikiem Instytutu Badawczego Leśnictwa. Drogi Panie, to jest takie samo normalne zjawisko w ekosystemach leśnych, jak to, że modrzewie gubią liście jesienią. Jeżeli pozbawiliśmy możliwości transpiracji przez poważną część drzewostanu, nawet oddaloną od tych fragmentów drzewostanu, które rosną w uwilgotnionych warunkach środowiskowych, natychmiast następuje zalanie szyjek korzeniowych i zamieranie tych drzewostanów. I to był ten proces. Proces obserwowany zresztą w wielu innych miejscach, gdzie zakłóci się tą pompę sącą, tłoczącą w postaci zdrowi drzewostanu. Drzewostany to jest szereg biotopów połączonych ze sobą jak naczynia połączone. I to zamarcie drzewostanu liściastego było jakby przykładem wtórnych procesów, które następują w następstwie tego, co obserwowaliśmy, czyli zamierania drzewostanów świerkowym w wyniku kornika. Po prostu nie ma pompy socącej, gdzie indziej woda wychodzi do góry i drzewostany, które miały gospodarkę wodną podsionkową, po prostu nie są w stanie tego wytrzymać. A tak przy okazji już zaczyna się gdzieś słyszeć, że te świerki zaczynają wypadać, dlatego że leśnicy, że tak powiem, nie zadbali o należyty stopień małej retencji, że cierpią od niedostatku wilgoci. No nic bardziej błędnego. Tam jest bardzo wysoki poziom wody gruntowej, o czym mogliśmy się przekonać właśnie w następstwie zamarcia tych drzewostanów świerkowych, czyli zniknięcia pompy sącotłoczącej. Ja, Panie Ministrze, odniosę się kompleksowo do wielu tutaj zagadnień, łącznie z pierwszym i ostatnim pytaniem, ale po prostu nie mogłem nie zareagować na to drugie pytanie. Czy panowie nadleśniczowie jeszcze chcieliby ewentualnie coś uzupełnić? Czy ja się odniosę krótko do pana pierwszego pytania, skąd tyle świerka i dlaczego on jest przebudowany? Oczywiście, że Puszcza Białowieska ma swoją historię, jakby naznaczono kataklizmami różnymi, od wojen napoleońskich rozpoczynając, to co do drzewostanu, do lasu, to aż nie jest tak odległym wydarzeniem, ale później poprzez pierwszą wojnę światową, a jeszcze wcześniej tam apanaże carskie, później pierwsza wojna światowa, okres międzywojenny, druga wojna światowa i oczywiście i stan wiedzy leśnej był inny i przyroda reagowała inaczej, inne warunki klimatyczno-osiedliskowe były, czy albo siedliskowe uznają za średnie przesiedlisko, to gleba i gliwan. I tego świerka jest być może nieco za dużo, stąd też leśnicy teraz w swojej gospodarce leśnej przebudowując, to jest takie pojęcie, no dosyć powiedzmy techniczne, ale chodzi o zmianę składu gatunkowego, przebudowując te drzewostany, korzystają, to już się teraz powtarzam, z dokładnie wykonanych map glebowych, ze zdobyczy fitosocjologii, prawda, ze zdobyczy nauk leśnych. To oczywiście jest cały szeroki proces, bo do tego trzeba dostosować gospodarkę, szkółkarstwo, w ogóle technikę hodowli lasu i tak dalej, ale upraszczając, czy też kwitując jednym zdaniem, w tej chwili stan wiedzy leśnej jest taki, że my naśladujemy przyrodę, co najwyżej skracając ten okres sukcesji, to nie wiem, czy to zbyt precyzyjnie się wyraźnie mówiąc sukcesja, ale o to głównie chodzi, prawda, że to jest naśladowanie przyrody. Dziękuję bardzo. Pan poseł Dariusz Piątkowski. Chciałbym wrócić do pytania, które pan przede mną przed chwilą zadawał do nadleśniczych. Czy dzisiaj cięcia sanitarne pozwolą przynajmniej częściowo zatrzymać degradację kornika w Puszczy Białowieskiej w tych lasach, w których leśnicy gospodarują? Po drugie, czy te planowane cięcia sanitarne dotyczą tylko i wyłącznie lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe, czy państwo mają zamiar przyzwoitą możliwość wejścia do Parku Narodowego z podobnymi zadaniami? I element trzeci związany z dzisiejszą trasą tego objazdu. Państwo byli między innymi w rezerwacie krajobrazowym imieniu Szafera. Stąd pytanie do panów, czy założenia, które towarzyszyły zakładaniu tego rezerwatu, są dzisiaj realizowane przy takim stanie lasu i puszczy, jaki na tym terenie jest dzisiaj widoczny?
uczniów. Państwo mieli szansę to zaobserwować. Prosimy bardzo, bo to pytanie do nadleśnictwa. Może trochę się będziemy uzupełniać nie z kolegą, ale tak, pierwsze pytanie. Jeśli chodzi o technikę walki z kornikiem. Oczywiście przy obecnym stanie wiedzy, przy obecnym stanie wiedzy kadr leśnych i przy obecnym, powiedzmy, organizacji lasów państwowych, to jesteśmy to w stanie opanować. Mianowicie tu głównie chodzi o wyszukiwanie tak zwanych drzew trocinkowych. Przy zaangażowaniu dużej ilości ludzi jesteśmy to w stanie wykonać i to z całą pewnością wykonamy, tylko jest kwestia jakby podjęcia decyzji, żebyśmy to mogli robić. Oczywiście są do tego środki, czy też metody uzupełniające, mianowicie feromony, prawda, no, rotacyjny sposób postępowania z drewnem, ale co zresztą zostało udowodnione, gdy popatrzymy na, gdzieś na jakiś tam z ostatnich kilkudziesięciu lat, na rozwój gradacji kornika na wykresach, zresztą te materiały mamy, możemy je udostępnić w każdej chwili, to widać, tam gdzie ta walka była prowadzona, gradacja się w ciągu dwóch lat załamywała. Także oczywiście i to wykonamy. Teraz pytanie, to chyba ostatnie było, jeśli chodzi o rezerwat krajobrazowy. To jest to taka, że jak gdyby idea utworzenia tego rezerwatu została wylana jak dziecko z kąpielą. Przecież to, ten rezerwat był utworzony, czy też jego zamysły utworzenia i pewne postępowania w okresie międzywojennym po to, żeby ten piękny las puszczański pokazać ludziom przyjeżdżającym, głównie przyjeżdżającym, którzy nie mają czasu na dokładne zwiedzanie puszczy. Przed tym drzewostanem byli tacy ludzie, czy też była duża grupa ludzi, że zajmowali czaszkę przyjeżdżając do Puszczy Białowieskiej. No, to, co zostało wykonane, znaczy dokonane, dzisiaj no to widzimy. To jest obraz apokaliptyczny to raz. A jak to się stało? Otóż od momentu utworzenia to tak jednoznacznie wiążemy. Urzędu pod nazwą Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przestaliśmy otrzymywać zgodę na walkę z kornikiem, czyli de facto rezerwat, który miał określony cel i był rezerwatem częściowym, zaczął być rezerwatem ścisłym. Nie wiadomo po co, to przecież ta cała myśl, idea jego utworzenia była, krótko mówiąc, diabli w ziemi. Stąd też, no ale to są procesy nieodwracalne. W zasadzie w 80-90% ten rezerwat i jego kształt, jego wygląd straciliśmy. Jeszcze, tak. Szanowni Państwo, ja wrócę jeszcze do pytania pierwszego i zarówno na powierzchni numer 2, jak i wcześniej mamy takie obserwacje od 1992 roku, gdzie szczegółowo odnotowywaliśmy ilość drzew zasiedlonych przez kornika drukarza i ilość drzew usuniętych zasiedlonych przez kornika drukarza. I to, co powiedziałem wcześniej na powierzchni, gradacje zawsze były w Puszczy Białowieskiej i będą. Kwestia tylko, w jaki sposób i jak pozwolimy rozwinąć się kornikowi. I w momencie, kiedy obserwujemy niemalże od ćwierćwiecza zachowanie kornika drukarza, w momentach, w których kornik zaczynał się rozwijać nadmiernie, my usuwaliśmy drzewa zasiedlone, te gradacje były, ale były o wiele mniejsze. Ta obecna, ostatnia, jest największa, jaką ja pamiętam. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pani poseł Anna Paluch, proszę bardzo. Już część pytań, które chciałam zadać, padło, ale pozwolę sobie jedno proste pytanie zadać panu nadleśniczym. Czy, jak wiadomo, Puszcza Białowieska to jest Białowieski Park Narodowy i czy nadleśnictwa Browsk, Hajnówka i Białowieża? Mam pytanie podstawowe. Czy skład gatunkowy lasów objętych terenem Białowieskiego Parku Narodowego jest taki sam jak skład gatunkowy drzew w nadleśnictwach? I czy te lasy można traktować identycznie? Czy też należy się spodziewać jakichś innych reakcji tego lasu i trzeba wobec nich inne zabiegi prowadzić? Ja jeszcze na chwileczkę wrócę do pytania, bo ono się po części wiąże z pytaniem, które pani poseł zadała. Puszcza Białowieska to park narodowy i trzy nadleśnictwa. Trzy nadleśnictwa to las gospodarczy, w których 20% zajmują rezerwaty przyrody. Leśnicy nie planują żadnych działań w rezerwatach przyrody, a w szczególności w Białowieskim Parku Narodowym. To jest bardzo mylnie czasami wykorzystywane, dlatego że
bardzo łatwo powiedzieć, że w Puszczy Białowieskiej, uogólnić pojęcie. Natomiast my planujemy tylko robienie to w części gospodarczej, nic poza tym. Odpowiadając na pytanie, czy trzy drzewostany, czy lasy, które są w zarządzie leśników, będą podobnie reagowały jak drzewostany czy lasy w Białowieskim Parku Narodowym. Białowieski Park Narodowy ma inny skład gatunkowy, także mniej jest świerka, mniej jest narażony na różnego rodzaju czynniki szkodliwe typu owady. Poza tym w Białowieskim Parku Narodowym prowadzone są od 1936 roku badania przez w tym momencie przez pana profesora Brzezieckiego, które jednoznacznie sugerują, że Białowieski Park Narodowy nie odnawia się, bo żadne drzewa z gatunków głównych, które powinny być w składzie Puszczy Białowieskiej, nie wchodzą do głównego piętra. Także te procesy na pewno będą przebiegały.